Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór Panu po raz drugi. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Wojciech Orliński. Można przywitać gościa brawami, nie zaszkodzi. Tak, a spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o najnowszej książce Wojciecha Orlińskiego, czyli Kopernik, rewolucję. Może usiądziemy. Książce bardzo ciekawej, książce dość spekulatywnej, ale nie tylko spekulatywnej. Niemniej zanim przejdziemy do tej książki, to ja może pozwolę sobie kilka słów o panu powiedzieć. Państwo zapewne znają Wojciecha Orlińskiego, ale może warto te kilka słów dokończyć. Jest pan dziennikarzem, pisarzem i od pewnego czasu również nauczycielem. Zmienił pan zawód całkiem niedawno. I co więcej, ta zmiana zawodu nastąpiła, kiedy pan, zdaje się, pisał książkę o Koperniku, prawda? Tak. Dlatego lubię jednak podkreślać, że jestem byłym dziennikarzem. Znaczy, no już tylko piszę felietony, ale różni ludzie piszą felietony. Nauczyciele pisują felietony, więc już bardziej się czuję felietonistą niż dziennikarzem. Może jest tak, że dziennikarzem jest się pomimo wykonywania tego zawodu. Może... No, mam nadzieję, że nie. Spotkałem się z opinią taką, że jednak dziennikarz to jest osoba, taki dziennikarz w prawdziwym tego słowa znaczeniu. To jest taka osoba spostrzegawcza, dociekliwa, która po prostu w świecie na co dzień widzi tematy. Może... Ja przepraszam, znaczy, bo teraz właśnie ciągle mnie to krępuje, bo wiem, że to jest właśnie stąd ta kamera i ogląda nas internet, ale no dobrze, no muszę to powiedzieć, znaczy ja, mój pogląd jest na ten zawód, ja właśnie nie jest, jako, znaczy ja go niespecjalnie jakoś szanuję, więc ja to no powtarzam wiele razy, chyba już mówiłem publicznie, więc mogę to powtórzyć. Znaczy moim zdaniem dziennikarz w ustroju kapitalistycznym to jest osoba, która wypełnia treścią przestrzeń między reklamami. Na tym polega ten zawód i już po prostu. I nie ma w tym nic, znaczy czasami oczywiście niektórym właśnie uderza tu jakaś woda sodowa do głowy i wydaje mi się, że są kimś więcej, to zawsze powtarzałem kolegom, że nie wyobrażaj sobie, że jesteś nie wiadomo kim. No właśnie jakby no to wypełniamy, tłuczemy ten kontent, wypełniamy tą przestrzeń, to wszystko. Rozumiem, czyli przestał pan być idealistą, jeśli chodzi o zawód dziennikarza, tak? Nigdy nie byłem. Aha, okej. Okay. Że... To mamy pewną rzecz wyjaśnioną, to też istotne. No właśnie, w latach 97-2021 pracował pan w Gazecie Wyborczej. No i na to pan współpracuje z dużym formatem. Już tylko współpracuje. Tak. No poza tym jest pan autorem wielu książek, w tym podróżniczych, fantastycznych i publicystycznych. Jest pan lemologiem. No, zajmuje się pan w ogóle pisaniem książek na temat ciekawych ludzi. No i chyba, nie wiem, czy można pana nazwać również kopernikologiem, czy może za wcześnie na takie określenie? Nie, rzeczywiście akurat tu bym się uchylał przed tym określeniem, no bo oczywiście to nie jest książka naukowa, co ma swoje... No ma swoje różne wady, ale ma też kilka zalet, to znaczy z premedytacją tam no wykonuję rzeczy, których no, znaczy rzeczywiście może na tyle jestem dziennikarzem, że tyle we mnie zostało, że staram się przede wszystkim nie nudzić czytelnika. Właśnie to jest postawa, którą przeniosłem do swojego obecnego zawodu, też staram się nie nudzić uczniów, ciekawe co oni na to, może piszą się w komentarzu. No nie, w każdym razie no, akurat konkretnie z tą znaną osobą, bo każda z mojej biografii to jest zupełnie inna historia i zupełnie inne problemy, w zupełnie inny sposób przezwyciężane. W życiu Kopernika jest bardzo dużo białych plam, bardzo dużo zagadek i no i ponieważ no są całe okresy z jego życia, na temat których absolutnie nie ma kompletnie żadnych materiałów źródłowych, także każda hipoteza jest równie dobra jak inne. Żeby, no choćby żeby zgadnąć, co on robił przez pierwsze prawie 20 lat z swojego życia, kiedy jest to po prostu jeden wielki znak
zapytania, jego dzieciństwo i młodość. Prawie jak w przypadku Jezusa. No i paru jeszcze tak postać. Znaczy o Koperniku jednak więcej, ja tym wiadomo jednak trochę więcej, aż tak źle nie jest. Znaczy boję się, że znajdzie następną biografię, którą ktoś będzie u mnie zamawiać, a ja pewnie ulegnę pokusie i nie, odsuńmy, apagę. Nie, bo chętnie przeczytał. No i jednak zawodowy, profesjonalny historyk, który chce, żeby go szanowali inni historycy, jako historyka, no po prostu nie bardzo może sobie pozwolić na spekulacje, na domniemania. Jakby tam też cytuję w swojej książce właśnie to, jak właśnie akademicy, historycy w takich momentach, w których się bardzo prosi o jakieś domniemania, bo jakieś rzeczy wydają się całkiem bardzo prawdopodobne, no to właśnie Marian Biskup, Karol Górski, w ogóle często tak widać, że się gryzą w język tam w klawiaturę, że nie wypada mi snuć te spekulacji. Dosłownie cytuję takie fragmenty. No, ja i tak nigdy nie będę historykiem, nie będę nigdy właśnie nie szukał pracy w tym zawodzie, więc mogę sobie pozwolić po prostu na snucie różnych domniemań i przypuszczeń. I to, oczywiście staram się być uczciwym wobec czytelnika, czyli za każdym razem, gdy snuję jakieś hipotezy, to wyraźnie zaznaczam i piszę, co mniej więcej wiadomo na pewno, a co jest domniemaniem. Przy czym też staram się, no bo większość tych hipotez od kogoś zapożyczam, no to też staram się pisać, co jest moim domniemaniem, a co jest właśnie domniemaniem tego czy innego autora. Ale fakt jest, akurat w przypadku tej konkretnej osoby, no z jednej strony tych białych plam jest właśnie dużo, nigdy jeszcze nie miałem tak wiele, nawet właśnie z Lemem, który tak dużo ukrywał, no ale jednak ukrywał prawdę dotyczącą powiedzmy jednego roku ze swojego życia, strasznego, ale jednak tylko jednego. Natomiast u Kopernika takich ukrytych białych plam jest, znaczy to są całe lata, znaczy jest ich dużo więcej, tych białych plam. Równocześnie nie są może tak dramatyczne jak w przypadku Lema, chociaż wojna to wojna. Kopernik parę razy też był takim bezpośrednio za zagrożeniu życia. No może nie takim jak Lem rzeczywiście, to jednak nie była aż taka wojna, ale te hipotezy w przypadku Kopernika są jeszcze bardziej kuszące, bo właśnie parę razy można mieć wrażenie, że on celowo jakby zaciera. Zaciera ślady, żeby tych dokumentowych, papierowych ścieżek, znaczy jak śladów nie zostawia, żeby go trudniej było gdzieś tam złapać za rękę. Więc mogę sobie pozwalać na te hipotezy w tych momentach, w których się bardzo prosi, żeby pozastanawiać się, skąd się wzięło to czy tamto. Może będziemy wracać, już nie będę teraz wchodził w tą dygresję, natomiast właśnie akademicki historyk musi to właśnie to zostawić na jakąś taką rozmowę właśnie w kuluarach, ale nie opublikuje tego i nie powie tego na sympozjum. To już kończąc tą wypowiedź, to zawsze była moja zmora taka właśnie w zawodzie dziennikarza, że kiedy prowadziłem właśnie jakieś rozmowy, czy to w radiu, czy to gazety, że no rozmówca mówi, jeśli do gazety, no to mówi bardzo ciekawe rzeczy, a potem mówi, proszę tego nie spisywać, proszę tego nie drukować, albo usuwa to w autoryzacji. Z morą właśnie w radiu było to, że bardzo ciekawe rzeczy przy kawie przed audycją ktoś mówi, a potem właśnie zupełnie się gryzie w język i nic nie mówi. To trochę tak rozumiem, bo czasem, no bo to przeważnie albo politycy, albo naukowcy, to z różnych powodów, ale oni też dużo ciekawiej mówią przy kawie niż do prasy, do mikrofonu. No i ja tu mogę być całkowicie bezwstydny i nie muszę się tak ukrywać jak akademicki historyk ze swoimi domniemaniami. Wydaje mi się, że dzięki temu, dzięki tej swobodzie, ta książka jest ciekawsza. Pana te więzy naukowości nie trzymały. Mógł pan trochę pofantazjować, a przynajmniej dość śmiało snuć tezy, których nie wypadało snuć zawodowym uczonym. I wydaje mi się, że pan swoją książką zrobił coś pozytywnego dla Kopernika, dlatego że no, ośmiela się pan jakby zapewniać białe plamy, ale też właśnie snuć domysły i co może być inspirujące. Wydaje mi się, że to jest dobre słowo, jakby inspiracja, że a propos też nauki, inspiracja, spekulacja to jest coś, co no, bez czego nie byłoby nauki. Trzeba trochę odważyć się, zrobić coś może niepopularnego, coś za co można być krytykowanym, ale dzięki temu można zrobić krok do przodu albo krok do tyłu, natomiast ważna jest taki ferment, temat do rozmowy, do snucia hipotez, bo może się okazać, że któreś z nich okażą się po prostu prawdziwe. Tak, tylko że właśnie jakby
No to jest, to, znaczy to ja staram się nie wychodzić poza jakąś właśnie swoją rolę, czyli no rolę, raz jeszcze to powtórzę, osoby, która chce powiedzieć coś ciekawego czytelnikom czy słuchaczom. Natomiast no, tam jest cały rozdział, w którym oddaję hołd instytucji Akademii, oddaję hołd metodzie naukowej, która rodzi się w czasach Kopernika i on jest jednym z jej jakichś akuszerów. Ogromny ma wkład właśnie w wytworzenie tej metody, no bo ja jednocześnie, to nie jest tak, że kiedy mówiłem o tym, to nie jest tak, że to w ogóle zarzucam akademickim historykom, że gryzą się w język, bo to bardzo dobrze, że to robią, to znaczy z kolei, gdyby wszyscy byli tak jak ja właśnie, wyłącznie opowiadaczami ciekawych historii, to nauka by w ogóle nie ruszyła z miejsca, więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że tu cały czas mówimy o hipotezach, bo rzeczywiście, no, znaczy hipotezę może jakby wysunąć, no każdy głupi, to znaczy to jest taki dowcip, który akurat właśnie się, znaczy nie przetaczam go w książce, bo jest trochę może za bardzo już oddalone, ale gdzieś mi cały czas dźwięczał w uszach, kiedy opisywałem, na czym w ogóle polega wielkość właśnie Kopernika. To jest dowcip o metodzie naukowej. Uprzedzam z góry, że jest to trochę suchar. No, dowcip nawet nie trochę, tylko bardzo. Znaczy, no, że przyjeżdża klient do mechanika samochodowego, do garażu i mówi, że do tego mechanika, że no, coś mi tu stuka w zawieszeniu i mam taką teorię, że to są końcówki drążku stabilizatora. I na to mechanik taki na niego patrzy z takim oburzeniem. Teorie? Pan ma teorię? Teoria to jest wspólny zestaw matematycznych twierdzeń pozwalających na stawianie ilościowych predykcji do ich falsyfikowania metodami empirycznymi przez obserwację czy eksperyment. Pan może mieć, to co pan zaprezentował, to jest klasyczna hipoteza. Kto panu dał prawo jazdy, jak pan hipotezę od teorii nie odróżnia? Więc ja rzeczywiście snuję tylko i wyłącznie hipotezy, bo właśnie hipotezę może sobie właśnie snuć kierowca, a mechanik samochodowy, już trzymając się tego porównując go do naukowca, ma jakieś tam narzędzia diagnostyczne, przy pomocy których te hipotezy jedną po drugiej może falsyfikować, weryfikować, koroborować i tak dalej. Kopernik właśnie konkretnie, no hipoteza taka, że z tym kręceniem się ciał niebieskich, no miał ją w głowie prawdopodobnie jakoś świeżo po studiach lub na studiach, no w każdym razie jako bardzo młody człowiek, a pozostałe 20 lat jego życia to właśnie przekształcanie tej hipotezy w teorię. No i to jest właśnie jakby ten moment, w którym właśnie no dzieje się prawdziwa nauka, dzieje się prawdziwy postęp, bo oczywiście można zawsze przytoczyć, że już przed Kopernikiem różni ludzie mieli podobną hipotezę, ale właśnie hipotezą nie naprawimy samochodu, hipotezą nie zrewolucjonizujemy nauki, hipotezą właśnie nie stworzymy systemu astronomicznego doskonalszego od tego, który był poprzednio. I więc ja z tym swoim oczywiście tutaj do szacunkiem się odnoszę do akademickich uczonych. To jest wspaniale, że oni pracują tak, jak pracują. Ja tutaj bardzo przecież obficie spijam te przygotowane przez nich napoje, czy tam może miksuję z nich sobie jakiś, trzymając się już bardzo ryzykownej metafory, jestem tu raczej właśnie barmanem, który wytrząsa w shakerze, ale sam tego wina bym nie umiał wyprodukować. Wina się chyba nie robi w koktajlu. No dobrze, destylatów szlachetnych. Jako konsumenci, no to właściwie ludzie są wdzięczni barmanom. Innymi słowy, panu też właściwie możemy być wdzięczni, bo pan podaje ciekawe, niebanalne koktajle. Dużo jest alkoholu w pana drinku? Tak, trochę jest. Rozumiem, że być może pije pan do konkretnej sceny, bo właśnie tak trochę, no trochę, nawet prawdopodobnie wysłałem o tym do właściciela marki piwa Trybunalskie Eksportowe z Piotrkowa Trybunalskiego, no bo jest absolutnie fantastyczna scena w tle z życia Kopernika. Także tu już przeskakuję do schyłkowego okresu z jego życia, w którym w tej kapitule warmińskiej wybucha taka, no jak to pozwala sobie nazywać, wojna na donosy. No już też zdaje się, że same nawet określenie też ukradłem jakiemuś prawdziwemu historykowi, czyli po prostu, ponieważ tam są takie dwie wycinające się frakcje, jedna z nich przegrywa, ta, w której jest Kopernik. No i natomiast ponieważ głównym orężem są donosy, no to
no to jest to strasznie smakowita lektura, więc trochę tego cytuję. No i wygląda na to, że jedna z osób z otoczenia Kopernika, która na niego donosiła, pisała właśnie te donosy, sędziwy kanonik, może to już go pominął, tak z drugiej strony, no głupio jest, bo to taka trochę, no każdy ma swoje słabości. No w każdym razie on donosił na tego Kopernika rzeczywiście właśnie za napoje i tam bardzo tak precyzyjnie opisywał, jakiego oczekuje wina i jakiego oczekuje piwa w zamian za zdradzenie przyjaciela. Więc niestety nie odpisał mi właściwie tej marki. Takie piękne mogło być hasło reklamowe, piwo warte zdrady. Właśnie, bo w każdym razie on tam wyraźnie zaznaczał, że wyłącznie za piotrkowskie. Żadne inne, tylko za to jest gotów sprzedać przyjaciela. No, dobrze, że nie zrobił może tego dla idei. Nie, zdecydowanie. Właśnie spotkaliśmy się tutaj między innymi dlatego, że obecnie obchodzony jest rok Kopernika. Kopernik urodził się 550 lat temu i 17 dni temu. Przynajmniej tak mówią oficjalne źródła. Przy czym jest to data zupełnie niepewna, a wręcz można powiedzieć, że to raczej nie jest dokładnie ta data, kiedy urodził się Kopernik. Ona powstała wtórnie. Obliczył to człowiek, który układał horoskopy i co więcej miał o tyle łatwiej, że zrobił to około 60 lat po śmierci Kopernika, prawda? Tak, no więc oczywiście pytanie czy, przepraszam, bo już nie pamiętam jak się nazywa, był to astrolog, który opublikował taką książkę z horoskopy sławnych ludzi, no i skąd miał datę tak precyzyjną jeszcze właśnie aż do godziny i minuty, zwłaszcza te minuty, no to po prostu musiał zmyślić, to znaczy nikt nie mógł odnotować tego tak precyzyjnie. Natomiast jeżeli jesteśmy pewni, że zmyślił czas, znaczy jeśli chodzi o porę doby, no to równie dobrze samą datę mógł zmyślić, więc pytanie o datę urodzenia pozostaje tutaj pewną zagadką, no i również oczywiście o datę śmierci też pozostaje pewną zagadką z innych przyczyn, więc no to jest właśnie kolejny przykład tego, jak strasznie mało tu mamy źródeł, jak dużo tu jest zagadek, więc obchodzimy ten rok, ale właściwie równie dobrze to mogło być rok wcześniej, rok później. Prawdziwej daty prawdopodobnie już nigdy nie znajdziemy i to i tak z wszystkich zagadek jeszcze jest stosunkowo najmniej dziwna, no bo o wielu osobach z tamtej epoki daty mamy tylko przybliżone, znaczy no nie było wtedy powszechnego systemu ewidencji ludności, więc nawet jeśli chodzi o jakieś królewskie rody, te daty urodzenia potrafią być zagadkowe. No w każdym razie przyjęło się to obchodzić, czyli 50 lat temu bardzo hucznie obchodzono 500-lecie, teraz 550-lecie, no już za dużo byłoby zamieszania, żeby jeszcze to zmieniać. No, pan żył już, kiedy 50 lat temu obchodzono. Niestety. Tak. Widzi pan jakieś różnice w obchodach? No jednak oczywiście jest skromniej. No, może trochę dlatego, że jest mniej okrągła ta data. A może właśnie to znaczy, no, bo tamte czasy, no, nie wiem, oślepia mnie to światło, także nie wiem, czy ktoś z państwa jest tutaj, jest w równie sędziwym wieku jak mój, czy pamiętacie tamte czasy właśnie hasła Polak potrafi i tych wszystkich sukcesów, które wtedy a w 1973 roku jeszcze naprawdę wydawało się, że te sukcesy są takie naprawdę. Jeszcze się nie zaczął kryzys. Zresztą zdaje się, to było jakoś tak zapamiętać, to był jedyny rok, 73 to był ten, w którym jakby w całości zrealizowano założenia planu gospodarczego. Zaraz potem pojawiły się przejściowe chwilowe trudności, które się robiły coraz mniej chwilowe i coraz mniej przejściowe, ale wtedy jeszcze to naprawdę eksplodowało. Jest coś tak w taką naturalną narrację wpisywało, że Polska to jest taki naród właśnie wspaniałych żołnierzy, wspaniałych geniuszy i właśnie no, Kopernik jako taki
od Kopernika po prostu po Hutę Katowice taka ciągłość właśnie się wyłaniała, więc w porównaniu z tym, jak to wtedy wyglądało, to teraz to jest raczej no, skromniutkie. Znaczy nie żebym narzekał oczywiście, bardzo miło tutaj być akurat z Państwem, no ale nie wiem, no, nie wydadzą nowego banknotu na przykład. 1000 złotowego, chociaż przy tej inflacji, już tam nie wiem, no, znaczy, czas pokaże. Właściwie to byłoby miłe, jakby właśnie tym, tak, gdyby jak już dojdziemy do tego 1000 złotych, to gdyby znowu był Kopernik. No. Mamy banknot 500 złotowy. Właściwie tak, już to następny. W sumie jesteśmy niedaleko. No właśnie, bo sam pan podkreśla, że tego, co na pewno wiemy o Koperniku, jest niewiele, ale proszę powiedzieć, jak określić jakby skalę, jak mało wiemy, jak dużo jest przypuszczeń, bo te ograniczenia dotyczą nie tylko pana i pana książki, ale również uczonych. Na ile są to domysły, na ile to, co wiemy o Koperniku, jest pewne? Bardzo, bardzo łatwo jest to pokazać, tylko znaczy, no nie ma przy sobie tej książki, ale jest takie pełne opracowanie w formie wypisów, regestów, wszystkich materiałów źródłowych opracowane właśnie przez Mariana Biskupa. No i no tak opiszę, to jest taka książeczka, no zdecydowanie cieńsza od mojej, co już właśnie trochę pokazuje, że musiałem czymś innym. To sztuka, ale w ogóle to jest cięższe od innych książek, no bo samych tych, naprawdę samych nagich dokumentów źródłowych jest właśnie strasznie mało. I to jeszcze w dodatku w tej książce one są, znaczy ich tak naprawdę jakby liczycie na sztuki, to jest już ich właśnie jakieś tak kilkadziesiąt i to raczej nieduże, kilkadziesiąt, przy czym ponieważ z jednego dokumentu można zrobić no, kilkadziesiąt tych wypisów, to w ten sposób to jest tak sztucznie rozmuchane do jakichś chyba wszystkich tych pozycji, tam jest razem może 300. No i paradoksy są takie, że bardzo dokładnie przebadany jest okres z życia Kopernika, po którym zostało bardzo dużo materiałów, który jest akurat najnudniejszy, czyli to jest, no jest taki okres, w którym codziennie wiadomo, co robi, gdzie robi Kopernik, bo to jest ten okres, kiedy zajmuje się bieżącymi sprawami chłopów warmińskich, których tam właśnie jednych osadza, drugich wysiedla, przekazuje gospodarstwo z rąk do rąk, tam rozpatruje jakieś prośby, że komuś ktoś ma ciężki rok, więc żeby go zwolnić z czynszu i tak dalej, że ktoś potrzebuje krowy. No to właśnie tak Kopernik biega od tej wsi do wsi i to wszystko jakoś się tam zajmuje, więc no nie byłaby o tym jakoś. Gdyby książkę pisać, trzymając się tego, co jest najdokładniej uśródłowione, to ona składałaby się głównie z tych kilku lat właśnie zarządzania wsią warmińską. Jakoś jeszcze żaden biograf tutaj się nie zaryzykował, żeby rzeczywiście głównie się skupić na tym. Natomiast oczywiście te momenty, w których jest żołnierzem, czy kiedy to się wreszcie coś się dzieje w tym wszystkim, no to akurat od razu jakby zostawia mało tych papierowych dokumentów, znaczy no dowodzi tą obroną Olsztyna, ale właśnie w związku z tym trochę nie bardzo ma czas codziennie pisać jakieś właśnie, chociaż nie, znowu właśnie, no inni ludzie w takiej sytuacji piszą jakieś dzienniki, pomniki mnie jako żołnierza właśnie, no to powiedzmy choćby właśnie, no późniejsze, są trochę późniejsze, ale właśnie no jednak Jan Chryzostom Pasek zostaje bardzo dokładne opisy właśnie swoich przygód jako żołnierza, jako Kopernik. Zapewne widział bardzo ciekawe rzeczy jako ten dowódca obrony, ale nie uznał za stosowne się tym jakoś chwalić czy zostawić potomności, więc paradoks jest taki właśnie, że akurat w momencie, w którym w życiu Kopernika ewidentnie dzieje się coś bardzo ciekawego, to w ogóle totalnie znikają materiały źródłowe na ten temat, albo są jakieś tylko takie bardzo, bardzo pośrednie, jak w okresie tej wojny donosu, czyli są donosy, że o tym, gdzie jest w danym momencie, czy co robi, czy z kim spędza wieczory, to dowiadujemy się właśnie z tych donosów. Bo on sam by nam, kurczę, nigdy w życiu nie zostawił żadnego materiału, na przykład na temat swojego gorącego romansu, o którym być może coś wspomnimy. Więc nie jestem jedynym, tak się jeszcze tutaj usprawiedliwię, który w tej sytuacji popada właśnie w te hipotezy. No, przetaczam w książce wspaniałą, bardzo barwną, ale zupełnie nieuźródłowioną hipotezę Jeremiego Wasiutyńskiego, kopernikologa przedwojennego, emigracyjnego. Trochę był autorem wyklętym za komuny, czyli raczej nie można było, by go było cytować te 50 lat temu podczas tych poprzednich obchodów. Teraz już właśnie można, więc skorzystając z okazji przytoczenia jego fascynującej hipotezy. Natomiast jakby, no, że zilustruję, bo może, bo część z Państwa może jeszcze tego, może jeszcze
nie czytało ani mojej, ani żadnej biografii Kopernika, więc na przykład jest, no tak, żeby to skonkretyzować, dlaczego takie to jest potrzebne, dlaczego to się tak nasuwa, że coś tu się dzieje, a nic nie można o tym powiedzieć, bo nie ma materiałów. To zilustruje to jednym z wielu przykładów. To jest właśnie znaczy mój ulubiony, być może też się wydawał właśnie mój ulubiony, bo byłem w trakcie właśnie zmiany pracy, kiedy o tym pisałem, więc Kopernik dokonał czegoś, co jest właśnie na największym afrontem w polskim życiu intelektualno-wydawniczym, afrontu po prostu monstrualnego. Wydaje mi się, że nikt w polskim takim, znaczy jeśli chodzi w ogóle o książki czy o naukę, po prostu nikt tak bardzo nie obraził swojego szefa jak Kopernik, czyli zwyczajowe jest to, że w publikacji, czy to naukowej, czy to popularno-naukowej, no zamieszcza się jakieś pozdrowienia, podziękowania dla właśnie swojego przełożonego, który tak tu inspirował, tak wspomagał i tak wspierał i tak dalej. No i szefem Kopernika w tym okresie był biskup Jan Dantyszek. No i rzeczywiście dzieło życia Mikołaja Kopernika De Revolutionibus zaczyna się od podziękowań dla biskupa, który go wspierał, inspirował, był jego serdecznego przyjaciela, biskupa Tidemana Gize z sąsiedniej diecezji. O Dantyszku nie ma ani słowa. Przypuszczam, że musiał go trafić straszliwy szlak, kiedy trafiła ta książka do jego rąk po prostu. Znaczy kartkowa, tak sobie to właśnie ciągle wyobrażam, że tak myślał, że może tu nie ma o mnie żadnych znaków, może gdzie indziej. I tak przelatywał ją w tej nazad i po prostu, więc jakby znaczna część właśnie takiej akademickiej kopernikologii no właściwie nie zauważa tego, znaczy po prostu jakby większość autorów po prostu przychodzi na tym do porządku dziennego, ponieważ jest to właśnie taka szpila, czy nawet właśnie nie szpila, to znaczy to jest bardzo solidne ostrze, większe od szpilki, bardzo boleśnie wbite w biednego szefa, ale żeby wyjaśnić dlaczego, czym ten szef mu tak podpadł i w ogóle żeby zauważyć, że to jest, właśnie musimy niestety wejść w hipotezę, no bo Kopernik, wytrawny dyplomata, jeszcze tam parę razy tak parę osób obrażał, ale robił to bardzo zręcznie, to znaczy właśnie obrażał tak, żeby do niczego nie można się było przyczepić, to znaczy, żeby ofierze pozostało już tylko podziękować za wyszukany komplement. Bo różnych obowiązków zawodowych też było tak bardzo dosłownie paranie się dyplomacją, bo przypominam, że Warmia była czymś w rodzaju państwa, to znaczy była księstwem biskupstwa, więc miała coś w rodzaju polityki zagranicznej i właśnie Kopernik uczestniczył jakby w tej polityce, uczestniczył właśnie w dyplomacji, no i potrafił właśnie być bardzo wrednym, kiedy równocześnie właśnie w taki sposób, żeby wyglądało to jak komplement. No i właśnie, no i pozwalam sobie w swojej książce właśnie snuć przypuszczenia, znaczy właściwie no można się domyślić skąd to, no one te akurat są bardzo wysoce prawdopodobne, znaczy można się domyślić, dlaczego chciał być taki złośliwy i taki wredny, ale znaczy jakby większość takiej mainstreamowej, że tak powiem, takiej poważnej kopernikologii w ogóle udaje, że nic się nie stało, tak samo jak to musiał zrobić biedny Dantyszek te 500 lat temu, po prostu ponieważ nie nawrzucał mu jakoś tak, nie naubliżał, tylko zrobił to w taki bardzo elegancki sposób, no to najwygodniej jest udawać, że nic się nie dzieje, bo jakby na tych hipotezach no nie da się obronić doktoratu, w sensie tu nie ma żadnych źródeł, to znaczy w ogóle nic się nie da o tym powiedzieć naukowego, ale dziennikarskiego można. No właśnie, przyszło mi do głowy, że może pan swoją książką tchnął nowe życie w Kopernika. W książkach, w tym sensie, że w książkach naukowych mniej miejsca poświęca się jego ludzkiej naturze, w takim sensie, że to jest człowiek, który bywał złośliwy, miał romanse, o tym będziemy rozmawiali również. No po prostu był człowiekiem swoich czasów, z dobrymi i no po prostu z ludzkimi przewarami i zaletami. No właśnie, czy pan przygotowując się do napisania tej książki widzi teraz, że w pana książce jest dużo o cechach charakteru Kopernika, a gdzie indziej raczej tego nie ma albo jest tego mniej? No, jakby w ogóle niestety na temat cech jego charakteru znowu można snuć wyłącznie
domniemania, więc akurat gdzieś daleko się tutaj staram nie zapędzać, bo mamy kilka relacji dosłownie na temat, z których możemy coś wywnioskować na temat jego charakteru. Natomiast konkretnie właśnie to, kiedy go pokazujemy jako człowieka, czy właśnie jako złośliwca czasami, to, że w istniejących, znaczy w dotychczasowych książkach stosunkowo rzadko poruszano ten temat, to wynikało też z tego, że bardzo dużo z nich oczywiście napisano 50 lat temu właśnie z okazji tej bardziej okrągłej i bardziej hucznie obchodzonej rocznicy, ale wiele właśnie tych politycznych aspektów życia Kopernika było wtedy straszliwym polem minowym i trochę być może jest do dzisiaj, chociaż jakby z innego punktu widzenia, czyli kiedy mówiłem przed chwilą o tym, że Warmia prowadziła swoje coś w rodzaju polityki zagranicznej, będąc czymś w rodzaju państwa, to bardzo ważnym elementem jakby tej polityki było śledzenie, co się dzieje w Stolicy Apostolskiej, o czym się szepcze w Rzymie, w kuluarach. Wygląda na to, że Warmia była bardzo sprawna, jeśli o to chodzi. To znaczy, no bo w kilku kluczowych momentach, no w ogóle samo to, że utrzymała tą swoją quasi niezależność aż do właściwie pierwszego rozbioru, no pokazuje, że to była bardzo zręczna gra, którą kilku biskupów prowadziło. W tym Kopernik też właśnie maczał palce jako wspierający ich ekspert. Przypominam, że to w ogóle było jedno z jego głównych zadań takich zawodowych, bycie prawnikiem, znaczy bycie głównym doradcą prawnym kolejnych biskupów. Astronomią zajmował się jakby w wolnych chwilach od tego wszystkiego. No i to sprawne poruszanie się po Stolicy Apostolskiej w tamtych czasach no jednak oznaczało, przepraszam, że tak strywializuję, ale bardzo to wyraźnie widać i nawet są na to solidne materiały źródłowe. Znaczy po prostu konkretną wiedzę o tym, któremu kardynałowi trzeba dać jaką łapówkę. I ta konkretne właśnie jakby sumy w złotych monetach się pojawiają. No więc jest to dzisiaj też troszeczkę poleminowe właśnie aż się od razu boję, właśnie zważywszy, że ogląda nas internet i bardzo się boję tutaj powiedzieć coś, co jakoś by można było wymiksować z tego. W każdym razie jest to dzisiaj ten temat, który jest trochę poleminowy. Na wszelki wypadek zaznaczam, że oczywiście cały czas mówię o ówczesnym kościele. Przypominam, że są to w ogóle to nie ma nic wspólnego z dzisiejszym. Oczywiście, to są czasy papieża Borgi. To chyba nawet wolno go dzisiaj mieć o nim krytyczną opinię. Ale z kolei 50 lat temu inny był właśnie temat poleminowym, czyli no wyobraźmy sobie właśnie, że jest Polska Rzeczpospolita Ludowa, jest rok 1973, do władzy właśnie ekipę wyprowadziły gwałtowne protesty w Gdańsku, kolejne protesty już mniej gwałtowne, ale ją obalą. W każdym razie ten Gdański jest takim bardzo niezręcznym tematem, o którym najlepiej jest w ogóle nie mówić, a Kopernik jest bardzo silnie politycznie związany z Gdańskiem, który wtedy również jest miastem niepokornym, niezależnym, w ogóle robi zbrojny bunt za życia Kopernika i Kopernik jest w to na różne sposoby umoczony i powiązany. No więc samo w ogóle mówienie o Gdańsku jako o takim właśnie buntowniczym mieście, które nie zawsze jest mu po drodze ze stolicą, tym razem nie apostolską, tylko tą lokalną, krajową, no to wtedy był niezręczny temat, więc o Koperniku jako polityku, już skończę, bo wpadłem za daleką dygresję, jakby niezręcznie było mówić 50 lat temu, niezręcznie o tym mówić dzisiaj, znowu zwłaszcza, już będę teraz... Zwłaszcza, że świat akademicki jednak w jakimś momencie człowiek jednak pisze jakiś wniosek o jakiś grant i go będzie rozpatrywała jakaś władza, która może niechętnie patrzeć na tematykę właśnie gdańską 50 lat temu, czy to na tematykę papieską dzisiaj, więc najlepiej w ogóle w to nie wchodzić, trzymać się z daleka, a ja to już i tak kariery żadnej nie zrobię, więc... jeśli chodzi o nauczycieli chemii, to jest to rynek pracownika jednak, więc mogę sobie pozwolić na pewną swobodę. Dobrze, no to możemy się poruszać w bardziej bezpiecznych tematach. No to było już o alkoholu. Porozmawiamy niedługo o polityka, seks. Tak, to wszystko będzie, tak, o seksie też będzie. Nie pomyślałem, że to wszystko wywalić na okładkę książki, to w ogóle, to powinno być po prostu zaznaczone. Właśnie, ale... nie rewolucja, po prostu właśnie tylko.
Seksualne rewolucje. No tak, o seksie za chwilę, bo ten najpewniej był w życiu Kopernika, kanonika. Ale zanim o tym, to może najpierw o tym, czy w ogóle był Polakiem, bo sprawa no, nie jest tak zupełnie oczywista. Wtedy, kiedy żył Kopernik, nie było państw narodowych. Dzisiaj zwykliśmy, często mamy pokusę, żeby przekładać taki dzisiejszy pogląd na państwa, no ale wtedy to było inaczej. Dzisiaj wiadomo, że no, uważamy Kopernika za Polaka. Niemcy chcieliby uważać go za Niemca. No właśnie. Proszę, gdyby mógłby pan rzucić trochę światła na temat narodowości Kopernika. Kim się czuł? Czy był bardziej Polakiem, czy bardziej Niemcem? Jak to wyglądało? No państw narodowych nie było, ale rzeczywiście używano pojęcia już w XV wieku, czy nawet wcześniej właśnie na określenie etniczności. I widać to w różnych kontekstach również u naszych wielkich kronikarzy tamtej epoki, czyli używa się pojęć właśnie Rusin, Polak, Niemiec, przy czym znowu właśnie ponieważ większość miast w Królestwie Polskim, nie wiem czy większość, nie liczyłem tego, znaczy to może wycofam się z tego wiele, tak byłoby bezpiecznie, lokowano na prawie niemieckim, ściągano tych niemieckich osadników, więc w ogóle typowym językiem polskiego mieszczanina, krakowskiego mieszczanina, często był właśnie jakiś dialekt języka niemieckiego, polonizowali się, ale w czasach Kopernika, no zwłaszcza jeśli chodzi o miasta pruskie czy warmińskie, które do Polski przyłączyły się na 7 lat przed jego urodzinami. 7 chyba, tak. No jeszcze zwyczajnie ta polonizacja nie zdążyła jakoś się specjalnie rozkręcić, więc na pewno językiem macierzyńskim, znaczy językiem jego matki był na pewno niemiecki. No już z ojcem jest zagadka, bo w ogóle bardzo mało nie wiadomo, więc nie wiadomo w jakim stopniu był spolonizowany. I tu właśnie pytanie w jakim języku go wychowywali, czy na przykład wychowywali go dwujęzycznie, to jest ogromny znak zapytania. To znaczy pytanie, jak płynnie on mówił po polsku i czy na przykład był właśnie dwujęzyczny w takim sensie, że obydwoma językami mówił równie sprawnie, czy jednak sprawnie niemieckim. Tego się oczywiście nie da dowiedzieć. Natomiast no są pośrednie wskazówki, że jednak ten polski znał przynajmniej na takim poziomie komunikatywnym, ponieważ ci chłopi, którymi się zajmował, opiekował, ewidentnie, no widać po prostu po ich imionach, tam właśnie często się pojawia imię Wojtek, to w tych dokumentach zostawione przez Kopernika, więc no i nic nie wskazuje na to, żeby jakimś, nie ma ani jednego, znaczy nie ma ani takiego dokumentu, który by sugerował na to, że potrzeba tłumacza do tych rozmów. Plus właśnie pośrednio można domniemywać, że jeżeli to zadanie mu powierzyli ci kanonicy, to oni również zakładali, że on się jakoś z tymi chłopami dogada, bo rzeczywiście nie wszyscy kanonicy mówili po polsku, o tym skądinąd wiadomo, bo właśnie o innych wiemy to, że potrzebny był tłumacz, czy że właśnie z powodu braku tłumacza się jakieś spotkanie nie odbyło, czy właśnie, że no nawet no, czy że, no, że było to w każdym razie problemem z Kopernikiem, problemem nigdy nie jest. Plus właśnie kolejny pośredni argument jest taki, że on zapisywał, te dokumenty tworzył oczywiście po łacinie, ale no, radzi sobie z tymi polskimi imionami właśnie takimi bardzo szeleszczącymi, no radzi sobie z moim imieniem, a właśnie no, mam tu różne doświadczenia z podróży po świecie, co potrafią z moim imieniem zrobić ludzie, którzy je słyszą po raz pierwszy. No więc Kopernik ewidentnie radził sobie z Wojciechami, Szczepanami i tak dalej, więc no, to kryterium etniczne, no, tak jest argument ostateczny w tamtych czasach, tak bardzo ostateczny, bo to był argument właśnie życia i śmierci, że podczas tumultów, zamieszek antyniemieckich w polskich miastach właśnie rozszalały tłum, właśnie kazał wymówić nasze słynne właśnie jakieś szeleszczące słowa, właśnie Soczewica koło Mielemłyn, to chyba tak brzmiał ten tak zwany szybolet, czyli jak ktoś to potrafi wymówić bez akcentu, to ocalał z takiego pogromu, no więc Kopernik ewidentnie by ocalał, sądząc po tym, że radzi sobie z tymi imionami, czyli
Czyli spełniłby kryterium takiego właśnie wściekłego jakiegoś antypolskiego pogromu. Natomiast właśnie już kiedy to pisałem, to trochę zradykalizowałem swoją opinię, ponieważ kiedy już w ogóle kończyłem książkę, to akurat właśnie wypuchnęła wojna, która w ogóle zmusiła chyba nas wszystkich do przemyślenia różnych poglądów na różne rzeczy. No i Kopernik był w trochę podobnej sytuacji do obrońców tej wyspy Wężowej, czyli podczas tej wojny właśnie przybył do niego ten oddział krzyżacki, wysłał mu pismo takie, że jeżeli się natychmiast poddacie, to ocalimy, to was nie zabijemy, ale jak nie, no to wszyscy zginiecie. No i Kopernik nie odpowiedział tak jak ci obrońcy, bo jak już mówiłem, był dyplomatą, więc użył trochę innego słownictwa, ale semantycznie było to samo, że jest gotów właśnie zginąć w obronie polskości Olsztyna. No i jeżeli zgadzamy się, że cała ta przecież rozmowa tego okrętu rosyjskiego wojennego z tymi obrońcami odbyła się po rosyjsku i bardzo możliwe, że oni to też byli ludzie rosyjskojęzyczni od urodzenia, ale jednak ewidentnie są bohaterami Ukrainy. No i tak samo Kopernik jest polskim bohaterem wojennym. Znaczy oczywiście przeżył, ale różnie mogło być. No tak tamci też w końcu też chyba przeżyli, a też różnie mogło z nimi być. Więc moim zdaniem jakby skoro Kopernik w taki sposób wykazał swoją polskość, to nawet jeżeli, nawet zakładam, że oboje rodzice byli totalnie niemieckojęzyczni i totalnie go wychowywali po niemiecku, a polskiego się uczył jako języka obcego, bo potrzebny mu był w pracy, to i tak jakby przez tą swoją postawę wojenną po prostu jest, wykazał swoją polskość, więc zradykalizowałem swoje stanowisko pod tym względem i gdzieś tam się cofnąłem do tego rozdziału i bardziej jednoznacznie się wypowiedziałem, bo tak pierwotnie oczywiście chciałem, że może tak, może nie, ale jednak właśnie wojna to jest taki moment, kiedy albo jest się po stronie tych, co siedzą w tym zamku, albo po stronie tych, co oblegają ten zamek i nie bardzo można być neutralnym. No i Kopernik bardzo zdecydowanie w tym momencie dokonuje konkretnego wyboru za Polską. Było o wojnie, może jeszcze o niej będziemy rozmawiali. Natomiast proponuję, żebyśmy może wrócili do kobiet, a przynajmniej do kobiety. Była o tym mowa, więc czujmy się zobowiązani i dokończmy ten temat. No właśnie, Kopernik miał gosposię, przynajmniej tak było oficjalnie. No i wiele wskazuje na to, że ona nie była tylko jego gosposią, ale prawdopodobnie również kochanką, czy po prostu jego kobietą. Byli po prostu w związku. Kopernik, na Kopernika też przez to, co robił, były donosy. Nie tylko w związku z tym, ale również w związku z jego inną działalnością, za co groziło mu nawet więzienie, i o tym też chciałbym z panem później porozmawiać. Proszę powiedzieć, jak to było z tą relacją Kopernika ze swoją gosposią? To więc właśnie wracając do tego, co wiadomo na pewno z materiałów źródłowych, to jeszcze oczywiście najgorsze jest to, że te materiały sobie przeczą, więc no zwłaszcza w takiej sytuacji trzeba uwierzyć albo jednym, albo drugim. Czyli oczywiście Kopernik wszystkiemu stanowczo zaprzeczał w odpowiedziach pisanych obu kolejnym biskupom, którzy wdawali się w nim w korespondencję na ten temat. Natomiast oczywiście jestem bardzo wdzięczny. Wszyscy właśnie chyba biografowie Kopernika są bardzo jakby wdzięczni tym donosicielom, że byli tacy wredni i tak kablowali, no bo jednak mnóstwo to jest fantastycznych zupełnie szczegółów się wyłania z tej korespondencji. Zakładając, że te donosy opisywały prawdę. I tu mam taką, to znowu jest hipoteza, ale dosyć, znaczy to, że jakby ten polityk, który wygrał, wyprowadził w pole rywali i potem i właśnie zatruwał życie Kopernikowi między innymi właśnie takimi sprawami, czyli Jan Dantyszek, jakby to, że on w ogóle był taki sprawny w różnych swoich intrygach i właśnie, no i jak już mówiłem, generalnie wygrał tą intrygę, zawdzięczał to temu, że miał bardzo dobrą sieć informatorów wszędzie i ewidentnie miał mocniejszą w tej sytuacji sieć informatorów niż konkurencja. Więc jakby można wierzyć donosicielom Dantyszka przez to, że gdyby oni nie byli tacy sprawni i tak mu nie dostarczali mu takich haków na
na różnych ludzi, którzy mogliby mu zaszkodzić, to po prostu by nie zaszedł tak daleko i by na przykład przegrał tą rywalizację. Kopernik nie musiałby go obrażać we wstępie do The Revolutionibus. Natomiast ta obraza jego już jest taka, że już nic innego mu nie może zrobić. Znaczy Dantyszek już w zasadzie wszystko wygrał, tylko nie może wygrać sympatii swojego podwładnego, więc on właśnie to wykorzystuje, że jest wobec niego właśnie intencjonalnie złośliwy cały czas jednocześnie oficjalnie udając szacunek, posłuszeństwo i tak dalej wobec tego szefa. No więc moim zdaniem jednak to nie byli jacy donosiciele byle kogo, tylko człowieka, który miał nosa do dobierania właściwych donosicieli i odpowiedniego ich motywowania, czyli jak już mówiłem, właśnie jednego motywował podobno wyjątkowo smacznymi karpiami swojego własnego chowu, a drugiego właśnie odpowiednimi napojami alkoholowymi. Więc też właśnie on potrafi jakby zidentyfikować słabości i je wykorzystać. Żadnej właśnie nie znalazł w Koperniku, co. No właśnie z wyjątkiem tej rozpusty. Natomiast z donosów wiemy, że było właśnie trzech kanoników takich rozpustnych, którzy nie dochowywali właśnie celibatu wtedy. Przy czym, znaczy wszystkie było 16, ale jakoś tak na miejscu było chyba ich 9 w tym okresie, więc to jest jakby 1/3 takich, których ci donosiciele mogli obserwować, bo tam jakiś inny siedział w Rzymie, inny siedział w Krakowie, więc nie wiadomo było, czy co on tam robi, ale tak konkretnie we Fromborku, bo właśnie tych trzech tych rozpustników, mamy więcej 9, czyli nie było takie rzadkie zjawisko w tamtych czasach. Natomiast no, przede wszystkim fascynujące, znaczy to nie było jakieś takie coś przelotnego, jak to czasami jest w jakichś takich skandalach z księżowskimi gosposiami. Podkreślam raz jeszcze, że mam na myśli wyłącznie skandale sprzed 500 lat, teraz oczywiście zupełnie inaczej. W każdym razie... Tego nie wiemy, to jest spekulacja. Więc wolę się trzymać tej wersji. Natomiast no, w przypadku Kopernika to bardzo długo trwa, to znaczy co najmniej 15 lat i to właściwie aż do no, praktycznie grobowej deski. Więc gdyby to nie było dla niego ważne, gdyby to było przelotem, to zwyczajnie, żeby sobie po prostu uprościć życie, by wcześniej się jakoś rozstał z panią Anną Schilling. Natomiast jego odpowiedzi na te donosy właśnie są właśnie takie pełne takiej delikatnej bezczelności. Znaczy w jednym z nich właśnie sugeruje, że ją odprawi na święta, tylko nie wiadomo którego roku. I tam jest troszeczkę więcej takich smaczków. Znaczy no najbardziej no znaczy pierwszym dokumentem z tej serii, który się zachował, znaczy nie zachował się donos, nie zachowało się pismo biskupa napominające doktora Mikołaja, żeby coś zrobił z tą sprawą, bo to nie wypada, bo zgorszenie, tylko odpowiedź Kopernika na to, która już jest bardzo dziwna, już jest właśnie bardzo taka wykrętna, no i możemy się z niej domyślić między wierszami, że w ogóle to on ją w ogóle wyswatał, przedtem znalazł jej męża, ale ten mąż był właśnie nie tego, no jakby to określić. No w każdym razie jakby jego niezdolność do pełnienia obowiązków małżeńskich była potem podstawą do unieważnienia małżeństwa, bo nie było skonsumowane i trochę wygląda na to, że właśnie jakby no doktor Mikołaj no jakby tą jedną kobietę, która jest sam jeszcze takiego męża załatwi, no to po prostu jednak zaczął ją pocieszać, no jako dobry chrześcijanin. Wziął na siebie te obowiązki, jakby, których tamten pan Schilling nie był w stanie im z podołać. Więc to już jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne. W ogóle już ten pierwszy dokument jest w ogóle niesamowity i jakby z niego właśnie można, znaczy z niego już ten pierwszy wskakujemy do jakiejś sprawy, która toczy się od lat i właśnie już jakby gadał nie cały Fromborg. Tak się można z tego domyślić. Więc fascynujące jest samo to pytanie, kim była ta kobieta. Tradycyjnie zakłada, przy czym w którymś z tych listów ona jest określona właśnie takim owa kobieta, takim określeniem. Tradycyjnie zakłada się, że była z Gdańska, chociaż znowu nie ma na to solidnych, tak trochę drogą eliminacji. Znaczy wygląda na to, że ona pochodziła z miasta dużo większego niż Fromborg, bo można odnieść wrażenie, że Fromborczanie czują się właśnie zaskoczeni jej wielkomiejskimi
manierami, szczególny jakiś taką właśnie niesmak w którymś z tych donosicieli budziło na tyle, że właśnie uznał za stosowne umieścić to w tym donosie, że ona tak bardzo jest próżna, że jedzie sobie kupować ubrania do królewca, co przecież zupełnie nie ma sensu, bo przecież wszystko można kupić na miejscu w ogóle, więc trochę wygląda na to, że autor tego donosu jakby w ogóle nie rozumiał takiej potrzeby, że ktoś chce, nie wiem, przymierzyć, tak w ogóle przejrzeć wystawę, przejrzeć kolekcję, tylko no po co w ogóle jechać, by kupować te ubrania. Jest to właśnie niepojęte dla donosiciela właśnie, więc ona trochę szokowała tymi swoimi manierami. No i w tych wszystkich dokumentach, znaczy kanonicy byli przekonani właśnie, że to ona jakoś omotała doktora Mikołaja, bo to jest właśnie ten ostatni dokument, dzięki którym w ogóle dowiadujemy się, poznajmy imię i nazwisko, to jest taki list zupełnie przerażonych tych kanoników, którzy właśnie, że ta kobieta znowu pojawiła się w mieście po prostu i żeby to znowu nie skończyło się jakimś skandalem, jak właśnie z naszym zmarłym kolegą, to się właśnie wkrótce po śmierci Kopernika ten list jest wysłany, więc tam właśnie ten Dantyszek wydaje takie polecenie, żeby ją wypędzić z miasta i nie wpuszczać. No to dosyć okrutna epoka, w której bardzo bardzo instrumentalnie traktowano kobiety niestety. Natomiast właśnie no, kto tu kogo uwiódł czy omotał, to jest bardzo ciekawe pytanie. No, była między nimi gigantyczna różnica wieku. Właśnie też pytanie, jak duża ta różnica wieku, ale znaczy na pewno jakaś była, bo skoro ten romans się ciągnął przez kilkanaście lat i już po śmierci Kopernika ona nadal jest uważana właśnie za zagrożenie dla cnoty pozostałych kanoników, czyli nadal musi być bardzo atrakcyjną kobietą, to ja nie chcę tutaj popadać w żaden ageizm. Można sobie mniej więcej wyobrazić jakąś górną granicę. I z tej górnej granicy tam wychodzi, że ona była gdzieś około 20, kiedy ten romans się zaczynał, a Kopernik był około 40 wtedy. No i nawet w zasadzie to za bardzo nie wchodzę w książce, tylko chyba, już nie pamiętam. Natomiast podzielę się z Państwem tym, jak ja to sobie wyobrażam. Każdy to sobie może wyobrazić co innego, bo tych materiałów, jak już mówiłem, jest niewiele i trzeba je wypełnić jakąś własną narracją. Znaczy na pewno to było coś poważniejszego, skoro to trwało tyle lat po prostu. I Kopernik był gotów się pakować w kolejne kłopoty raczej niż uprościć sobie życie. Inni, nie wszyscy byli tacy rycerscy wobec swoich kochanek. Więc jakby mnie fascynuje tutaj zbieżność dat, że ta kluczowa obserwacja, w której Kopernik upewnił się, że jego model jest słuszny, czyli że właśnie dokonał tego odkrycia naukowego, że ma rację, że jego hipoteza została przekształcona w teorię i ta teoria działa właśnie na podstawie tej zgadza się obserwacja z jego przewidywaniami, no więc moje wyobrażenie jest takie po prostu, że strasznie zafascynowany tym, po prostu uniesiony. Działo się to oczywiście nocą, po prostu rzuca się na tą gospodynię, po prostu, nie wiem, po prostu spontanicznie bierze ją w ramiona, wyciska jakiś może gorący pocałunek właśnie, że to jest po prostu jego okrzyk eureka po prostu. No i to się jakoś tak potoczyło od tego momentu. W każdym razie wyobrażam sobie właśnie, że ten romans jakoś zaczął się pod gwiazdami, tak sobie wyobrażam. W końcu to jest opowieść o astronomii. Natomiast podkreślam, że dowodów żadnych, natomiast jedno i drugie to jest gdzieś rok 1525, tak jakoś to wypada, więc moim zdaniem ta zbieżność dat nie jest przypadkowa. Dużo mówimy o życiu Mikołaja Kopernika tak, w pewnym takim sensie bardzo popularnym i dobrze, ale może teraz byśmy przeszli trochę do jego życia naukowego, bo właściwie po to się to między innymi spotkaliśmy. Bo no, Kopernik jest z polskich uczonych chyba najbardziej znanym i ten powód wydaje się dość oczywisty. Ale może sobie na ten temat chwilkę porozmawiamy. Kopernik zaczyna swoje studia w Krakowie, tam zaczyna też interesować się astronomią, prawda? Być może przyjeżdżał przez Radom do Krakowa. Czy to jest możliwe? Tak, a także jest też możliwe, to znaczy, bo wiadomo na pewno, że towarzyszył swojemu wujowi, biskupowi Wacenrodemu w różnych zjazdach, na najwyższym szczeblu politycznym. Wuj był graczem bardzo wysokiej stawki, więc
No ponieważ Radom był jednym z właśnie z miejsc, w których spotykali się bardzo ważni ludzie i radzili na temat bardzo ważnych spraw, to w ogóle też bardzo możliwe, że był tutaj nie tylko przejazdem, tylko właśnie, że uczestniczył w jakiejś takiej ważnej nasiadówce. Niestety nie z wszystkich tych zebrań są ślady pisemne. Ważni ludzie nie zawsze przecież chcą, żeby temat rozmowy został zaprotokołowany. Więc w ogóle taka hipoteza w ogóle, że w jakimś takim gronie paru ważnych osób tutaj siedzieli, rozmawiali i Kopernik był przy wuju w charakterze no takiego asystenta stażysty teczkowego, jak to się dzisiaj czasami mówi, to w ogóle jest takim przyzwoita hipoteza. Znaczy z różnych wariackich hipotez to jeszcze nie jest taka całkiem nieprawdopodobna. Nie musiał być przejazdem, mógł być w ogóle zostać z noclegiem. Natomiast właśnie, no już, przepraszam, że będę pana od razu poprawiał, ale już właśnie pan z jakąś taką pewnością w głosie powiedział, a to właśnie tu znowu jest kilka takich znaków zapytania, czyli pierwsza w ogóle wzmianka historyczna, jaki pierwszy solidny materiał źródłowy, w którym Mikołaj Kopernik jest wymieniony, to jest jego wpis właśnie na listę studentów Akademii Krakowskiej, ale czy przedtem nie studiował gdzieś tam w Chełmie czy w Włocławku, nie był na jakimś kursie przygotowawczym czy coś takiego? Są takie hipotezy. Też jest bardzo solidna hipoteza właśnie, że ponieważ na dosyć wysokim poziomie astronomii nauczano, jeszcze w ogóle w tej szkole miejskiej w Toruniu, to w ogóle już tam mógł połknąć bakcela zainteresowań, więc pytanie, gdzie on go w ogóle połyka, czy w Krakowie, czy w Toruniu, czy w Chełmie, czy w Płotławku, czy być może w Radomiu. No, nie, to już byłoby zbyt naciągane może tutaj, ale jak już mówiłem, widziałem różne naciągane hipotezy, więc tak do końca na 100% tego nie wiadomo. Wiadomo, że już jest połknięty, nie, jak to powiedzieć, że jest już po połknięciu bakcyla, kiedy już studiuje w Bolonii. Tam już na pewno jest to coś, co się wydarzyło wcześniej, ale są właśnie jakieś takie zagadkowe lata. Czyli przepraszam, że pana tutaj poprawię ze swoim czepialstwem, ale nie wiadomo na 100%. Znaczy wiadomo, to jest pierwsza szkoła, której wiadomo na pewno, że zaczyna te studia, bo go zapisano, ale mógł być gdzieś przedtem, tylko się nie zachowały źródła i to już przepraszam za czepialstwo i możemy jechać dalej. Więc oczywiście proszę poprawiać. Jak właśnie w Krakowie mógł się już zetknąć z astronomią na bardzo wysokim poziomie, gdyż Akademia Krakowska wtedy bardzo przodowała na świecie, po prostu jeśli chodzi o nauki ścisłe i astronomię i astrologię oczywiście też. Można powiedzieć, że Kopernik był w uprzywilejowanej, czy wręcz w bardzo uprzywilejowanej sytuacji jako student. Dostawał pieniądze, właściwie był takim studentem VIP, jak sam pan to w książce określa. Nie tylko w Krakowie, ale też w Padwie, w Bolonii. Właśnie proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. Dlaczego tak dobrze mu było jako studentowi? No studenci, no znaczy, no jest taki słynny cytat, student żebrak, ale pan. Natomiast właśnie Kopernik był panem, to znaczy miał w odróżnieniu od przeciętnego typowego żaka, no bo jak czasami się, przynajmniej w czasach mojej młodości, będę tak zwanym bananem jako student, czyli właśnie od samego początku ma bardzo przyzwoite, bardzo, co prawda jest trochę zależny od wuja i od jego kaprysów, jeśli chodzi o te finanse, ale też tylko do pewnego momentu, bo kiedy już studiuje w Padwie, ma też własne źródło dochodów, już zupełnie niezależne od wuja, znaczy zostaje wpisany na listę wrocławskich scholastyków w tamtejszej kolegiacie, przy czym też nie wiadomo, czy kiedykolwiek pełni te obowiązki. To są również czasy, podkreślam raz jeszcze, zupełnie inaczej niż w dzisiejszym kościele. Znaczy to są czasy, w których niektóre takie stanowiska kościelne są taką czystą synekurą po prostu, że się wyłącznie ma kasę i żadne obowiązki. I Kopernik jest już w takiej sytuacji w ogóle, jako student doktorancki powiedzmy. No ale myślę, że nie jeden doktorant teraz by zazgrzytał zębami, że też by mu się przydało takie coś jako dodatek do stypendium, tak więc no, znaczy nigdy raczej nie musiał oszczędzać w tych swoich studenckich peregrynacjach, przy czym ponieważ, i tu już właśnie wchodzimy w hipotezy, przy której będę się bardzo upierał, że ponieważ jego wuj był tym ważnym dostojnikiem, to też zwyczajnie nie wypadało, żeby jego siostrzeniec dziadował, bo no, kiedy jesteśmy ważnym człowiekiem, który jeszcze nawet finansuje karierę temu potomkowi, no to
to ten potomek nie można skompromitować. To znaczy to też po prostu, nawet gdyby Kopernik chciał być jakieś bardzo ekscentryczne życie studenckiego wagabundy prowadzić, to po prostu no, nie wolno mu było. We Włoszech już w ogóle reprezentował po prostu sobą Warmię jako jej wysłanie. No już był w ogóle kanonikiem, no więc po prostu, no bo już właśnie no jako no taki już prawie że dyplomata, no po prostu musiał prowadzić życie adekwatne do tego stanu. Więc rzeczywiście jest studentem takim właśnie VIP-owskim, co się próbowałem sobie, bo w ogóle w ogóle bardzo, ponieważ tam właśnie napisałem też trochę książek podróżniczych, podróże mnie fascynują, właśnie jeszcze bardziej od samego podróżenia fascynują mnie drogi, po których ludzie podróżują, więc bardzo mnie to właśnie ciekawiło, jakimi drogami Kopernik zdążał, przemieszczał. Oczywiście, ponieważ nie mam materiałów źródłowych, musiałem tutaj trochę fantazjować. Natomiast trasę Toruń-Kraków, którą Kopernik prawdopodobnie pokonał, jakoś pokolenie po nim, jest tak dużo się to nie zmieniło, taki wybitny brytyjski, niech chyba nie można mówić, tam też brytyjskie, angielski podróżnik Finnis Morrison właśnie też podążył, więc jakby próbowałem to wyobrazić sobie na podstawie jego pamiętników. To jest bardzo ciekawa lektura tego pamiętniki, ponieważ no między innymi on tam właśnie odnotował, że po Polsce podróżuje się strasznie właśnie, znaczy pisał tam właśnie jak wyglądają przydrożne oberże, karczmy, w których się śpi, i ponieważ właśnie śpi się w nich na podłodze, to znaczy wszyscy razem się kładą na podłodze, żeby było cieplej, więc bardzo serio radził innym podróżnikom, żeby zabierali ze sobą w ogóle łóżko, kiedy jadą przez Polskę i nie wiem, znaczy, przy czym właśnie, ponieważ drogi są też okropne, to w ogóle fajnie się będzie siedziało na tym łóżku w powozie, będzie trochę amortyzowało, ale właśnie on tam odnotowywał, że równolegle takich zwyczajnych podróżników właśnie są też podróżnicy właśnie w klasie, no nie, oczywiście nie używam określenia klasie VIP, ale jakby, no, którzy w sprawach państwowych jadą, kurierzy, no i tam część drogi pokonał, no znowu dał komuś łapówkę za to, żeby go właśnie wzięto do takiego państwowego samochodu, powozu. No i właśnie to jest zupełnie wtedy inna rozmowa, bo też można wtedy spać właśnie w specjalnych zamkach, które państwo utrzymywało właśnie, żeby taki dostojnik miał, nie musiał spać na podłodze. No i raczej z dużą pewnością można powiedzieć, że jako właśnie syn jednej z najważniejszych osób w państwie po prostu podobnie właśnie w swoich podróżach po Polsce zatrzymywał się Mikołaj Kopernik. Po prostu nie wypadałoby, żeby siostrzeniec biskupa właśnie w byle jakiej oberży się szalajał. Znaczy albo właśnie, kościół też miał swoją sieć zamków i klasztorów, więc albo miał jakiś gościnny pokój tu, albo gościnny pokój tam. To znaczy oczywiście kiedy piszę o tam gdzieś jakiegoś takiego żartu używam właśnie, że go lokowano w najbardziej luksusowych warunkach, no to właśnie w praktyce, jak na tamte czasy, oznaczało, że spał w łóżku i że spał w pomieszczeniu, co wcale nie było oczywiste, bo gdzieś tam właśnie albo ten Morrison też, albo ktoś inny właśnie odnotował z takim smutkiem, że już miał zaklepany ten pokój w zamku, ale go wyrzucili do stajni, bo właśnie przyjechał taki państwowy delegat. No więc Kopernik raczej był człowiekiem, dla którego innych ludzi wyrzucano do stajni właśnie, żeby zrobić dla niego miejsce. Po prostu dlatego, że jak się jest ważną osobą, to czy tam siostrzeńcem ważnej osoby, to obowiązuje pewne dekorum. I nawet jak ktoś lubi spać w stajnie na sianie, to nie wypada. Czy mniej więcej wiadomo, kiedy i w którym miejscu Kopernik wpadł na swój rewolucyjny nomen pomysł? Nie, niestety nie, chociaż tutaj już są coraz bardziej zawężają się nam te widełki. Raczej na pewno nie jest to jeszcze Bolonia, znaczy zaznaczam z tym raczej, bo ale to jest taka no, pośrednia uwaga, że opowiedział swoje życie Rytykowi, który jego jedynemu uczniowi, o którym coś wiemy, no i on zrobił z tego jakieś notatki. Niestety one też zaginęły, jak wszystkie tutaj ciekawe dokumenty. Więc Rytyk rzuca dosłownie parę zdań, z których coś usiłujemy wywnioskować, co mu powiedział Kopernik. No z tych paru zdań można wnioskować, że kiedy był w Bolonii, to już się interesował astronomią, ale no na przykład na temat swoich relacji z jego nauczycielem astronomii, no wynika tylko, że on go uczył rzemiosła, ale chyba by, znaczy można założyć, że raczej by się pochwalił
Retykowi, że ten nauczyciel jakoś zainspirował, czy że jakoś skomentował ten jego rewolucyjny pomysł, rewolucyjną hipotezę, nic na to nie wskazuje. Czyli wygląda na to, że wpadł na to trochę później. Więc tutaj właśnie te zawężające się już opcje sugerują nam, że to jest albo właśnie podczas studiów w Padwie, albo podczas studiów w Ferrarze. Ja gdybym miał właśnie jakoś postawić na to pieniądze, to stawiałbym właśnie na Padwę, ponieważ wygląda na to, należała ona wtedy politycznie do lądowych posiadłości Republiki Weneckiej. Kopernik dużo książek kupił w Wenecji, znaczy nie wiadomo, czy kupił w Wenecji, ale wiadomo, że w swoim księgozbiorze miał dużo książek wydanych w Wenecji. Ale ponieważ tej Padwy miał bardzo blisko i miał też powody, żeby tam jeździć, ponieważ te dochody z tej scholastyki wrocławskiej najwygodniej byłoby mu odbierać. No właśnie to są przykłady tego, jak się rzeźbi hipotezy w kopernikologii, ale po prostu jeżeli wiemy, że ktoś ma stałe źródło we Wrocławiu i jest na Półwyspie Apenińskim, to najwygodniejszy sposób przekazania pieniędzy to jest udać się do kantoru Banku Fugerów, który jest zarówno ma biuro w Wenecji, jak i ma biuro we Wrocławiu, więc to jest taki najprostszy sposób. I inne sposoby też są możliwe, ale zaczną się robić już za bardzo właśnie kombinowane, więc trochę na takiej zasadzie, jak właśnie czasami biegamy po obcym mieście, żeby znaleźć bankomat, który możemy wypłacić bez prowizji, no to z podobnego powodu Kopernikowi mogło się opłacać wyskoczyć do Wenecji, która była właśnie również wtedy takim hubem, nie to za bardzo, współcześnia, takim no miejscem spotkań wschodu i zachodu, więc mógł się tam zapoznawać z myślą astronomów islamskich, chińskich nawet. I można przypuszczać, że tam właśnie jakieś księgi do czytania, których się później dla bezpieczeństwa nie przyznawał, bo przypomina, że już miał dostatecznie dużo kłopotów, żeby jeszcze przyznawać się do jakichś heretyckich inspiracji. Natomiast no możliwe, że go jakoś tam właśnie inspirowały, kierując jego wyobrażenie wszechświata w innym kierunku, niż to było powszechnie przyjęte. Więc jakby na tej zasadzie wydaje mi się, że Padwa jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem, ale jak Państwo widzieli, to było mnóstwo już właśnie takie łapania się lewą ręką za prawą, hipotez dokładany do hipotez, więc jakoś bardzo się przy tym nie będę upierał, a dowodu nie ma i nie będzie. Wspomniał Pan o kłopotach Kopernika, więc może teraz, swoją drogą powoli zbliżamy się do końca spotkania, będą też Państwo mieli okazję do zadania pytań, także zachęcam do tego, żeby Państwo sobie je układali w głowie, bo niedługo oddam Państwu głos. Właśnie kłopoty Kopernika. Wysuwał Pan hipotezę, że Kopernik mógł trafić do więzienia. Swoją drogą jego przyjaciel, który miał podobne stanowisko jak on, no trafił do więzienia, a Kopernik mógł właściwie być oskarżony dokładnie o to samo. Nawet był, to znaczy się bronić. Proces kanoniczny zaczęto, Dantyszek właśnie wszczął i przeciwko niemu, i przeciwko Skultetiemu. Natomiast jak już właśnie o tym mówiłem, Dantyszek był bardzo zręcznym intrygantem, bardzo zręcznym politykiem i jako taki, no przynajmniej taką, znaczy ja się oczywiście nie znam na polityce, więc w sumie nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale zetknąłem się z tym czytając, bo lubię też czytać biografie, w biografiach różnych polityków, że jednak no, sadyzm jest dla amatorów, to znaczy po prostu jednak taki naprawdę wytrawny polityk niszczy tylko tych, których musi zniszczyć, a resztę stara się jednak tylko zastraszyć. Albo w ogóle nawet wręcz obłaskawić, więc to jest właśnie takie bardzo typowe zagranie dla Dantyszka i typowe też dla innych właśnie wytrawnych polityków, że no oczywiście Kopernika mógł dokładnie na podstawie tych samych zarzutów, bo zarzuty, z których Aleksander Skultetti wylądował w lochu Świętego Anioła w Rzymie, właśnie takim lochu, z którego się co do ogólnej zasady nie wychodziło. Znaczy on w końcu wyszedł, bo przyjaciele właśnie stawali na uszach, żeby go wyciągnąć, ale do niego zamykano, żeby już nigdy, no chyba że nogami do przodu właśnie nie wypuścić, więc to była bardzo realna groźba wisząca nad Kopernikiem, ale dokładnie właśnie wiedząc, że w gruncie rzeczy wystarczy mu to zniszczenie jednego faceta, bo pozostali się przestraszą po prostu, to właśnie Dantyszek no już nie przesadził właśnie Kopernik, więc tylko wszczął to postępowanie,
które zostało zawieszone właśnie na taki święty nigdy. To znaczy, ale w związku z tym Kopernik cały czas żył z takim mieczem Damoklesa, że one w każdej chwili może być wznowione. Wszystko zależy od jednego właśnie podpisu przewielebnego jego szefa. Więc ta groźba była realna, bo zarzuty można było postawić dokładnie takie same, czyli właśnie, że no raz, że rozwiązłość, a dwa, że posiadanie i pisywanie heretyckich pism. Znaczy to były zarzuty wobec jego przyjaciela. Zrobiono mu rewizję i właśnie tam w domu i znaleziono właśnie jakąś tam ostateczną księgę, która go pogrążyła w tym wszystkim jako koronny dowód. No, nie wiem, jakie księgi miał Kopernik, a podejrzewam, że zwyczajnie ze względu, również między innymi ze względu na to, że są różne takie podejrzenia co do tego właśnie, że inspirował się astronomami ze świata islamu, to jest wysoce prawdopodobne, że miał też jakąś księgę właśnie bardzo podejrzanego już pochodzenia. Więc jemu też, znaczy jego też można było posłać dokładnie do tego samego lochu. Tak więc jego kłopoty były tutaj bardzo realne i były no, polityczne z natury. To właśnie znowu jest powód, dla którego niezręcznie było o tym mówić te 50 lat temu i dzisiaj też trochę właśnie jest to temat, który troszeczkę jest poleminowym, czyli kapituła warmińska, ponieważ właśnie Warmia była tym czymś w rodzaju niepodległego państwa, pełniła też rolę czegoś w rodzaju parlamentu, to znaczy, była organem prawodawczym, to znaczy po prostu przyjmowała coś w rodzaju konstytucji warmińskiej, czyli no, status, na który musiał przysięgać biskup, że będzie podział władzy będzie przebiegał tak czy siak. Więc oczywiście no, nie nazywało się to konstytucją, ale trochę podobną rolę pełniło, więc Dantyszek musiał mieć większość, znaczy chciał mieć, zresztą no, uzyskał tę większość, skoro został biskupem, ale na początku była bardzo krucha ta większość, więc musiał zapewnić sobie mocniejszą większość. W tym celu musiał właśnie spacyfikować opozycję. No i Kopernik pozostaje takim właśnie ostatnim w pewnym sensie niezłomnym, to znaczy cały ten układ, który do niedawna był bardzo sprawną grupą kanoników wspierających się nawzajem. Właśnie cały ten układ się kompletnie, znaczy się rozsypuje. Czyli właśnie tego, ten jest w więzieniu, tamten został przekupiony właśnie tym biskupstwem sąsiednim w sąsiedniej Lubawie, tamten dostaje to piwo, tamten dostaje te ryby. Więc w ogóle cały ten układ polityczny, cała ta frakcja zostaje kompletnie rozbrojona, jest już bezzębna. No i kłopoty Kopernika, no, w pewnym sensie trochę chciał mieć w takim sensie, że właśnie pozostaje tą jedyną osobą, która w ogóle nie reaguje na żadne propozycje zaprzyjaźnienia się, zawieszenia broni, zakopania topora wojennego ze strony Dantyszka, on na różne sposoby, bo on właśnie, jak już mówiłem, on zastraszał tylko wtedy, kiedy musiał, najchętniej kupował, więc on też wysuwał różne propozycje, że może to, może tamto i Kopernik bardzo mu... No właśnie też taki następny moment jest, w którym on właśnie jest taki grzecznie niegrzeczny. Czyli między innymi Dantyszek proponuje mu epigramat, właśnie dzisiaj mówimy blurba, taką polecankę do tych, że on napisał, w ogóle napisał właśnie taki poemat, że właśnie jakie wspaniałe jest to dzieło De Revolutionibus i Kopernik odpisuje, że on bardzo jest wdzięczny przewielebnemu biskupowi za to, że tego wyróżnił, i że bym chętnie naprawdę to przyjął do mojego dzieła, gdybym uważał, że ono zasługuje na tak wspaniałe wyróżnienie, ale że jest taką nędzną właśnie pracą naukową, no to nie. Więc jest to właśnie takie typowe spadaj, ale takie właśnie wyrażone językiem dyplomacji, że właśnie że to brzmi jak szczęśliwej podróży. Właśnie no, na tym polega właśnie podobno sztuka bycia dyplomatą. Ja jej oczywiście nigdy nie posiadłem, więc on z jednej strony chce mieć te kłopoty, a z drugiej strony ma takie właśnie również będąc weteranem tych gier, bo on właśnie obserwuje dłużej od Dantyszka, więc jest no, trudnym dla niego przeciwnikiem. Wie, na co sobie może pozwolić. Ale właśnie no z kolei też wie, że jak powie o jedną napisze o jedną literkę za dużo, czy powie o jedno słowo za dużo, no to właśnie ten proces może być w każdej chwili odwieszony. Więc jest taka zimna wojna, która musiała być dla niego jednak trochę stresująca w tym wszystkim. Więc znowu, gdyby był takim po prostu oportunistą, to by w ogóle przyjął tą przyjaźń nieszczerą. Ale czy w polityce są inne? No w każdym razie by się pogodził z tym Dantyszkiem, tak jak wszyscy.
tak jak wydawałoby się wszyscy jego koledzy, ale tego nie robi właściwie do samego końca. No i właśnie nie chce odprawić tej kobiety. Także niby mógłby uciec przed tym mieczem Damoklesa, stępić go jakoś, ale jednak woli ją mieć u boku. W tym świetle trudno się dziwić, że Kopernik nie wymienił swojego bezpośredniego przełożonego, prawda? Tak, ale no właśnie, znaczy, bo Dantyszek właśnie tak, też tak poza tym, że był bardzo zdolnym politykiem, w sensie zdolnym technicznie sprawnie, czy był bardzo zdolnym intrygantem, to jednak jest to też ważna postać z podręczników historycznych, ale znaczy był graczem na skalę lokalną, tak byśmy to powiedzieli, czyli zna go każdy wykształcony Polak, ale już niekoniecznie nie jest to nazwisko właśnie światowej sławy. Natomiast no, Kopernik jest osobą światowej sławy i wydaje mi się, że nawet chociaż z różnych pośrednich źródeł wynika, że był bardzo skromnym człowiekiem, który nie lubił się chwalić, dużo łatwiej było pisać jego biografię. No dużo łatwiej jest pisać biografię Dantyszka właśnie, bo zostawił po sobie mnóstwo materiałów. Właśnie bardzo lubię pisać poematy na swoją cześć. A także od czasu do czasu wybijał pamiątkowe medale na swoją cześć. Więc był to jakby tej klasy człowiek, więc Kopernik bardzo by go uszczęśliwił tą pochwałą, bo Dantyszek na tyle się orientował, że wiedział, że ta książka będzie czytana do dzisiaj jak w jakimś sensie, więc bardzo byłoby miło, gdyby jego nazwisko zostało wymienione w takim ponadczasowym dziele, w dziele, o którym wiadomo było, że czeka na nie cała śmietanka europejska. Już wtedy on też o tym wiedział, bo dostawał listy, które dotyczyły, na które miały być przekazywane od Kopernikowi od intelektualistów z całej Europy, więc jako człowiek próżny bardzo by się ucieszył, gdyby akurat ta jedna osoba go tak miło połechtała i ta osoba mu to konsekwentnie do śmierci odmawia. No ale właśnie, żeby tłumaczyć, dlaczego trzeba właśnie zacząć mówić o Koperniku jako o polityku, a jest to temat bardzo ryzykowny. Teraz będzie chyba moje ostatnie pytanie. Pan w swojej książce nieraz odwołuje się do kultury popularnej. Znaczy jest to silniejsze ode mnie, bardzo przepraszam. Nie, no to myślę, że dzięki temu książka jest bardziej kolorowa i ciekawsza. Odwołuje się pan do seriali, do autorów, chociażby do takiego autora jak Dan Brown czy Andrzej Sapkowski. Czy gdyby dostał pan propozycję, dajmy na to, od Netflixa, to czy zgodziłby się pan współtworzyć scenariusz, tylko taki scenariusz, w którym można sobie dość swobodnie podejść, rozwinąć wodze wyobraźni? Oczywiście, że bardzo chętnie. Postaram się teraz maksymalnie inteligentnie spojrzeć w stronę kamery i powiedzieć, tak, bardzo chętnie, ale nie robię sobie z tego jakichś zbyt wielkich nadziei. Na pewno nie będę kupował Porsche na kredyt, poczekam. Jeżeli ktoś z Netflixa nas słyszy albo z HBO, to... Bardzo dziękuję. Tak, a gdyby się zgłosiło TVP do stworzenia czegoś w stylu Korona Królów? To już zupełnie odmawiam odpowiedzi, póki tam się świeci ta czerwona lampka. No dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o moje pytania. Teraz zachęcam Państwa do zadawania. Proszę podnosić ręce, a ja będę podchodził z mikrofonem. Nie ma. To ja powiem tylko jako taki przerywnik. Państwo jeszcze mają czas, żeby się zdecydować. Jest do kupienia książka, o której teraz rozmawiamy, Kopernik Rewolucje. Monika z zaprzyjaźnionej księgarni Sonet ma książki. Warto taką książkę zabrać do domu z podpisem autora. No i co? Są jakieś pytania? Jest pytanie. Czy coś wiadomo, w jaki sposób i czy w ogóle Kopernik komunikował się z ówczesnym światem nauki? Tak. Oczywiście znowu tutaj trzeba gdybać i mniemać, natomiast na pewno prowadził bogatą korespondencję i takim pośrednim tego świadectwem jest to, że po Europie krążył w odpisach rękopis, w którym na samym początku, właśnie kiedy jeszcze Kopernik miał tylko hipotezę, to
później dorobiono do tego tytułu, oryginalnie to był dokument bez tytułu, dorobiono do tego tytułu mały komentarzyk, komentariolus, i tam właściwie widać cały zarys tej idei kopernikańskiej, tylko właśnie jeszcze nie ma tej teorii. To jest właśnie też właśnie dziękuję, że pan zadał to pytanie, bo to jest taki właśnie kolejny przyczynek do jego charakteru. To znaczy wygląda na to, że on jeszcze kiedy był młodym człowiekiem, znaczy tuż po studiach, kiedy sformułował ten ogólny zarys, to jest mniej więcej, to jest początek stulecia, bo jakaś pierwsza wzmianka o tym, chyba to jest w roku 1505, krakowski profesor Maciej Zmiechowa, odnotowując, spisując po prostu swój księgozbiór, zanotował właśnie, że ma taki rękopis, w których tam już nie pamiętam, na trzech stronach, chyba tam zaznaczył jego objętość właśnie, w którym autor twierdzi, że Słońce jest nieruchome, a Ziemia się porusza, czyli ewidentnie to jest ten dokument. I skoro Kopernik anonimowo, nie podpisawszy się pod tym dokumentem, puścił jakby w obieg, to znaczy, że mu w ogóle nie zależało na sławie, to znaczy po prostu był wtedy jeszcze w ogóle gotów no po prostu oddać ówczesnej Europie zarys tej idei, że może ktoś zrobi z tego tą teorię. Nie zależało mu na tym, żebyśmy mówili o przewrocie kopernikańskim, byłoby dla niego całkowicie w porządku, gdyby ktoś inny dokonał tego przewrotu. Natomiast inni, no innych najwyraźniej jednak to zadanie przerastało. I można sobie wyobrazić dlaczego, bo między innymi jedną z rzeczy, które Kopernik musiał dokonać, żeby zbudować ten swój model matematyczny, było wymyślenie na własną rękę trygonometrii, zanim ona jeszcze została tak naprawdę wymyślona i nazwana, czyli on na własny użytek sformułował coś, co dzisiaj jest nazywane funkcją kosekans, w czasach, w których nie było jeszcze pojęcia funkcji, ani tym bardziej funkcji trygonometrycznej. Znaczy wyprzedził tutaj jakby aparat matematyczny o stulecia. Natomiast wiadomo, że znaczy tych listów zachowało się tylko trochę, natomiast wiadomo, że jakieś musiały być, ponieważ nie wiadomo zupełnie dlaczego zostaje zaproszony do prac nad reformą kalendarza. To znaczy nie wiadomo według jakiego rozdzielnika trafiło do niego to zaproszenie. W każdym razie no właśnie ze Stolicy Apostolskiej wyszły takie zaproszenia do czołowych astronomów, żeby się wypowiedzieli w sprawie tego, reformować ten kalendarz, nie reformować, jak duża jest różnica w ogóle między rzeczywistym występowaniem równonocy świątecznej i związanego z tego wyznaczenia daty świąt Wielkiej Nocy, a tym, co mówią gwiazda, tym, co mówi kalendarz. Więc Kopernik był jednym z ekspertów zaproszonych, więc oczywiście skoro go zaproszono, to znaczy ktoś w Rzymie go musi uważać za tego eksperta. No plus właśnie jest ten list tego jeszcze kardynała, który proponuje w pewnym momencie mu, że on jest gotów sfinansować w ogóle wszystkie koszty, żeby tylko właśnie Kopernik opublikował tą teorię, bo już doszły do niego słuchy, że teoria jest gotowa i że strasznie temu kardynałowi, tak jak całej Europie, zależy na tym, żeby wyszła z tego książka, żeby no, chcą to przeczytać, chcą się zapoznać z tym modelem. Wygląda, że Kopernik w ogóle nie odpisał, nie wiem. Takich listów jest więcej, on wszystkich właśnie jakoś tam zbiorczo odpisuje, że odpowiada jakby, że po prostu był nagabywany, znaczy nie używa tego słowa oczywiście, ale że no on się jednak bał kompromitacji, że czekał, bojąc się, że jego model jest niegotowy, chociaż w rzeczywistości był całkowicie gotowy. Tak więc prowadził obszerną korespondencję, natomiast na ogromne nieszczęście dla biografów wkrótce po śmierci idea właśnie kopernikańska zostaje równocześnie potępiona w świecie protestanckim i równocześnie potępiona w świecie katolickim i po prostu przyznawanie się do prowadzenia korespondencji z Kopernikiem staje się niezręczne i generalnie kto miał jakieś listy, ten je w własnym dobrze pojętym interesie spalił, więc wiadomo, że prowadził bardzo obszerną tę korespondencję, ale zachowały się, znaczy możemy się, znaczy wiadomo, bo domyślamy się z tych listów, które ocalały. Ale ocalała się jakaś maciupeńka garstka. W każdym razie to nie jest tak, że on żył w jakiejś kompletnej izolacji od świata, nawet właściwie wprost przeciwnie, to znaczy w pewnym sensie właśnie no, Prusy były takim końcem Europy Zachodniej, tak można powiedzieć, to znaczy już na wschód nie było
przez żadnego uniwersytetu. Przez jakiś czas Akademia Krakowska była najbardziej na północ i najbardziej na wschód wysuniętą placówką tego typu, tej klasy, więc on był tak jakby na końcu świata, mieszkał w tym Fromborku, ale jednocześnie to była wygodna o tyle pozycja, że z tego końca świata, no dlatego się tak dziwowali ci kanonicy, że po co jechać po ubrania, skoro kursują te statki do Gdańska kilka razy dziennie. Gdańsk jest właśnie miastem hanzeatyckim, więc dowolną książkę, dowolny fatałaszek damski można zamówić właściwie tak jak w Amazonie z dostawą na jutro po prostu, bo prawdopodobnie mają to w Gdańsku, a jeżeli nie mają w Gdańsku, to zamówią w Hamburgu, więc najwyżej 2-3 dni trzeba będzie czekać na dowolną książkę czy właśnie na list wysłany do Erasma z Rotterdamu jakiegoś, powiedzmy, bo mniej więcej to bo w kręgu korespondentów Kopernika prawdopodobnie właśnie, to znaczy o kilku wiadomo na pewno, ale raczej było ich więcej właśnie, że czołowi w ogóle po prostu jakby intelektualiści tamtych czasów. Tylko właśnie zaraz po śmierci Kopernika właśnie przyznawanie się do tego robi się niezręczne, więc nagle okazuje się, że nikt żadnego Kopernika nigdy nie znał. Poproszę o kolejne pytania. Chyba nie ma. No dobrze, no to jako się słowo rzekło, to niniejszym kończę dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również bardzo dziękuję. Dziękuję. To wracając do naszej wyjściowej metafory, chciałbym zauważyć, że barmanowi, który się starał się jednak zostawić jakiś napiwek. No to... no, zdaje się, że ma pan wysłać fakturę. A propos napiwków, czy a propos książek, zachęcam do tego, żeby nabyć książkę i zdobyć podpis. Oczywiście tutaj moglibyśmy rozmawiać kilka razy dłużej i tematów by nie zabrakło, tego jest naprawdę bardzo dużo i to są bardzo ciekawe rzeczy. Książka jest gruba, nie wiem, czy to wada, czy zaleta, tak, 400 stron. Obiektywny fakt. Około 400 stron. Trzeba przyznać, że jak na skąpe źródła, no to pan się rozpisała. Jest na pewno, no właśnie jakby porównać właśnie z tymi regestami, od których zacząłem, to właśnie od razu można odpowiedzieć sobie więcej procentowo, ile wiadomo na pewno, a ile trzeba snuć hipotez. Także jeszcze raz Państwu dziękuję, zapraszam do zakupu książki i do zobaczenia.